Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Wiosna coraz bliżej. Wielu z Was myśli już o nawożeniu róż, o cięciu róż. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać jedną ważną czynność, którą warto zrobić, zanim zaczniecie nawozić róże. Ponieważ nawożenie ma sens wtedy, kiedy odczyn podłoża jest właściwy. Więc dzisiaj zbadamy sobie pH podłoża. Mam dwa urządzenia, jedno elektroniczne, drugie takie bardzo analogowe i zobaczymy, czy wyjdą jakieś różnice między pomiarami. Jestem sobie tutaj na takim polu, na którym będziemy sadzić rośliny w tym sezonie i zobaczcie, używam takiego urządzenia, japoński pH-metr, stary już. I on mierzy jednocześnie i wilgotność, jeżeli sobie zrobię tak, o, to mi pokazuje wilgotność tego miejsca, a w tej pozycji mierzy mi odczyn pH. Na tym polu, na którym jesteśmy, nigdy nie uprawiałem jeszcze róż, to jest pierwszy raz to pole będę uprawiał. Ono było trochę takie zaniedbane i byłem święcie przekonany, że odczyn podłoża będzie kwaśny. I to urządzenie pokazało mi, że mamy pH około 6,5, czyli w zasadzie optymalne, tak? Ale nie wierzyłem temu urządzeniu, ponieważ mam ograniczone zaufanie do elektronicznych pH-metrów, a szczególnie tych chińskich za 20-30 zł, więc wziąłem ze sobą kwasomierz glebowy, płytka Heliga i płyn Heliga. I zaraz zrobimy sobie pomiar. Tutaj mam płyn Heliga i płytka Heliga, tak? Jak to robię? Słuchajcie, biorę sobie, teoretycznie podłoże do pomiaru powinno być suche. Tutaj jakoś bardzo suchego podłoża nie ma, ale nie uważam, żeby to miało jakieś znaczenie, jeśli chodzi o błąd pomiaru. I to, co warto zrobić, to nie bierzcie tego podłoża bardzo dużo. Tutaj wystarczy naprawdę niewielka ilość i najlepiej, jakby to była po prostu bryłka. Nie szatkujcie tego tą łopatką, dlatego że uwalnią się te bardzo drobne składniki i odczyt będzie trudny do sprawdzenia. Troszkę sobie za dużo nalałem tego płynu. I teraz czekamy. Zobaczcie tak, jak się będzie zmieniał kolor. Wezmę to do słońca. Zobaczcie, jak się będzie zmieniał kolor. W tym momencie to jest kolor w zasadzie samego płynu. I należy poczekać około 3 minuty. Żeby mieć odczyt. Tutaj widzę, że kolor jest coś między pomarańczowym a zielonym. Czyli według skali to jest właśnie coś między 6 a 7. Czyli tak dokładnie, jak pokazał mi to elektroniczne urządzenie. O, teraz najlepiej to będzie widać. Tutaj zwracajcie uwagę, o tutaj, tu gdzie jest, gdzie troszkę tego białego prześwituje. To jest właściwy kolor. Nie jest to zielony, ani nie jest to pomarańczowy. Coś pomiędzy. Więc jest to ta skala tutaj pomiędzy tym. Przypominam Wam, że właściwe pH podłoża do uprawy róż jest od 5,5 do 6,5. Czyli tutaj jesteśmy w optymalnym zakresie. Ale inne rośliny mogą mieć inny zakres tych właściwego odczynu. Szczególnie jeśli macie rośliny wrzosowate, czyli borówka, czyli różanecznik, azalia, to takie podłoże, takie pH jest za wysokie i należy przygotować podłoże i je odpowiednio zakwasić. Częściej w Polsce mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy mamy raczej zakwaszone gleby i wtedy wapnowanie. Wapnowanie najlepiej robić
jesienią i zimą, ale jeżeli teraz stwierdzicie, że ten odczyn podłoża jest za niski, to warto zrobić wapnowanie. Ja mam tutaj optymalne, więc nie będę wapnował. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach o cięciu, o nawożeniu i o wszystkim, co trzeba robić z różami wiosną. Do zobaczenia.